Aleksandro, powiedz nam, co robisz tutaj dzisiaj na konwencie? Dzisiaj robią pokaz, fire show, Lola Deville projekt się nazywał. Jak ci poszło, jak myślisz? Sądzę, że się podobało, mam przynajmniej taką nadzieję, więc... Mi się podobało? Cieszę się. A co robisz na co dzień? Na co dzień pracuję. No i oczywiście przygotowuję od czasu do czasu pokazy, jeżeli są chętni, a jak widać tutaj byli, tak więc bardzo dobrze. Publiczność świetna. Spotkałyśmy się tutaj na konwencie 3 lata temu. Co się zmieniło na konwencie od tego czasu? Od tego czasu? Tatuaży może mi nie przybyło, ale rozwinęłam projekt, jeżeli chodzi o pokazy ognia. I mam nadzieję, że będzie rozwijał się z każdego konwentu na konwent coraz bardziej, więc mam nadzieję, że za kolejne 3 lata, jeżeli się tu spotkamy, no poziom będzie jeszcze wyższy. A co planujesz teraz na najbliższe konwenty, przyszłość ogólnie? Sądzę, że jeżeli chodzi o pokazy, jeszcze bardziej chcę dopracować układy taneczne, troszeczkę bardziej pójść już w stronę typowo tańca i dołączyć do tego jeszcze po prostu ogień, już jako dodatkową formę, żeby po prostu też te dwie rzeczy się ze sobą wzajemnie przenikały. Ale było ostro, myślałam, że się przypalisz. Przypaliłaś się? Gdzie? Odrobinkę. Odrośnie. Czy to jest bezpieczne w ogóle? Jeżeli ktoś poćwiczy na początku, to później już tak. No wiadomo, że na początku jednak takie ewolucje z ogniem mogą się źle skończyć. A od początku ćwiczyłaś z ogniem, czy najpierw na sucho? Na początku na sucho. Wiadomo, zaczynało się od pojek, chyba jak każdy, kto gdzieś tam ma do czynienia. A długo ci zajęło ćwiczenie na sucho? Tak naprawdę chwilę. Bardzo szybko, ja nie jestem osobą cierpliwą. Jarasz się! Więc bardzo szybko jednak tutaj no, musiałam podpalić, zobaczyć jak to jest. No i jak usłyszałam dźwięk ognia, to już tak zostało. Jakieś wpadki na początku? Czy wpadki? Wiadomo, jak chyba przy każdym pokazie zdarzają się gdzieś delikatne otarcia, delikatne poparzenia, to na początku. Później z biegiem czasu jednak takie rzeczy się eliminuje. Jesteś ostrożniejsza. Tak, znaczy może nie ostrożniejsza, może bardziej wprawniejsza. O, może... Tak, wiesz co robisz. Dokładnie. Ogień już się mnie słucha. Aluniu, no to życzymy ci sukcesów na przyszłych konwentach i w ogóle w następnej karierze. Wzajemnie, kochana. Chcesz kogoś pozdrowić? Mamusię. Pozdrawiam. No i oczywiście wszystkich, którzy mi przy projekcie pomagają, bo jest ich naprawdę dużo i bez takich osób, które mi cały czas pomagają przy projekcie, no nie zrobiłabym nic. Mimo tego, że na scenie jestem sama.